Mamy środę 25 stycznia, już za 2 dni w naszym granitowym mieście będziemy świętować polską kulturę, a mam na myśli polsko-szkocki mini-festiwal zorganizowany przez Aberdeen City Council, Polish Association, także Atheston Institute. Dziś ze mną są specjalni goście, chór Nadzieja Znakła. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest również przedstawiciel Polish Association Mateusz Łagoda. Bardzo miło, dzień dobry. I również tutaj w rogu ukrył się profesor Robert Frost z University of Aberdeen. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że fajnie, bo jest bardzo dużo, ale każdemu z Was chciałabym zadać po kilka pytań. Może na początek dyrygent chóru, Michał Gacka. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tego, co wiem, chór Nadzieja powstał pod koniec 2005 roku przy gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią i właśnie z Twojej inicjatywy powstało to dzieło. Powiedz trochę więcej o początkach chóru. No, początki chóru to skład żeński, między innymi tutaj pani prezes, która została wymieniona, Mirosława Majson, i kilka dziewczyn, tak jak Alicja, Małgosia. Nie, mówię o żeńskim składzie. To był początek, było tam kilkanaście dziewczyn. Potem dołączyli panowie z tego gimnazjum, wyżej wymienionego, jak Szymon, Łukasz. I następnie co? No tak się ta przygoda zaczęła. Zaczęliśmy śpiewać proste jakieś tam formy jedno-dwugłosowe. No i rozwijaliśmy się z każdym rokiem. Potem dołączyło do nas kilka nowych osób z Nakła, które pałają miłością do śpiewu choralnego. No i tak grupa rozrosła się w porywach do 30 kilku osób. A kiedy pojawili się mężczyźni? Mężczyźni pojawili się tak naprawdę chyba w trzecim roku, z tego co pamiętam, przez pierwsze 2 lata, gdzieś tam zupełnie na samym początku, to już kilkanaście lat minęło, były same dziewczyny, potem w drugim albo w trzecim roku pojawili się panowie. Nie było ich zbyt wielu, no bo wiadomo, że śpiew to tak dosyć panowie w tym wieku gimnazjalnym, przedziale wiekowym, no to tak niechętnie, trochę się może wstydzą i tak dalej, i tak dalej. No różne czynniki nadpływały, ale znaleźli się ci twardziele tak zwani, którzy są z nami, tak jak wymieniłem tutaj tych kilka osób do dzisiaj, z czego się bardzo cieszę oczywiście. A teraz pytanie do chóru, czy jest tutaj ktoś z Was, kto pamięta początki Waszej działalności? Prezes, tak. Jak to wyglądało na początku? Na początku spotykaliśmy się po lekcjach, to było jako dodatkowe zajęcie, takie może bez zobowiązań, a później, kiedy zaczęliśmy jeździć na różne konkursy, zdobywaliśmy nagrody, to coraz więcej dziewczyn było chętnych do śpiewania i tak właśnie to się zaczęło. Dobrze, dziękuję. Jeszcze raz wrócę do dyrygenta. Doczytałam się na internecie, że zdobył pan nagrody dla najlepszego dyrygenta. I tutaj jest kilka różnych nagród. 4. turniej chórów o Kryształowe Serce, Chełmińskie Jesieni, potem 1. ogólnopolski festiwal współczesnej muzyki choralnej, Music Everywhere, 2. międzynarodowy konkurs muzyki sakralnej, Carmen Fidei i tak dalej. Jak pan to robi? No wstaję rano. Wstaje rano, jest jakaś koncepcja. No mówimy już konkretnie, będę się wypowiadał na temat tych festiwali. Oczywiście to jest czas cały tam przygotowań, który poświęcamy tygodniami, żeby przygotować materiał. No ale tego dnia, no cóż, wstaję rano, spoglądam w lustro i mówię sobie, będziesz najlepszy dzisiaj. No i tak też się to dzieje. A mówiąc zupełnie poważnie, no nie byłoby tych nagród wszystkich, bo to nawet nie chodzi o nagrody dla najlepszego dyrygenta, gdyby tych ludzi nie było, no bo ja sam, gdybym wyszedł i nam zamachał, to co najwyżej mógłbym w teatrze wystąpić z jakąś komedią w liczbie osób jeden. Natomiast to dzięki tym ludziom, że są, że chcą, że śpiewają i że gdzieś tam w miarę posłusznie wykonują jakieś moje koncepcje, pomysły na to wszystko, no to stąd tak jakie efekty się biorą. A pomysłów pan też ma dużo. Na przykład aranżacja piosenki zespół Raz, Dwa, Trzy, Trudno nie wierzyć w nic. Znaczy to tak właściwie natknęło mnie, bo są momenty, że już przestaję w nich wierzyć, więc musiałem znaleźć jakiś pokarm dla duszy, no i znalazłem ten utwór. Mówiąc poważnie, no podoba mi się ten utwór, no, jak wiele utworów, które w pierwotnej wersji nie powstały na chór. A gdzieś tam różni aranżerzy czy kompozytorzy przekładają ich na ten język właśnie choralny. No ja też tam od czasu do czasu popełniam takie rzeczy, utworów, które się podobają. Nie tylko mnie, no myślę, że zespołowi również, chociaż to różnie też bywa oczywiście. No ale tak, no śpiewamy też aranżacje własne, można tak powiedzieć. I utwory tradycyjne, sakralne. Czy masz jakiś ulubiony utwór? No i może pytanie do zespołu. W zasadzie to każdy ma swój inny ulubiony utwór, myślę. Pani, jaki miał ulubiony utwór, jak pani ma na imię? Patrycja. Jestem żoną dyrygenta. Ja śpiewam na co dzień muzykę dawną, więc moje ulubione to są utwory muzyki dawnej, może Teresika Hermana, XVI wiek. Zaśpiewamy chyba, nie dla
Tak, za chwilę. Tylko jeszcze może trochę więcej o chórze. Już wspomniałam, że macie aranżację autorstwa waszego dyrygenta, więc na pewno tym różni się ten chór od takich tradycyjnych. I czym jeszcze? Czym się różni? Nie mam pojęcia, czym się różni. Ja mam pojęcie, czym się różni. Różni się tym, że normalny chór nie ma własnego fotografa, a chór Nadzieja ma swojego. Jestem im ja. Staram się, jak mogę. Bardzo dobra reklama. Staram się. Chór przede wszystkim tworzą ludzie. Myślę, że w tym chórze są po prostu indywidualności. Każdy z nas jest wyjątkowy, specyficzny i pewnie dlatego tworzy to jakąś tam mieszankę wybuchową. I mimo, że jest różnie, tak? Są momenty, że dogadujemy się dobrze, przychodzimy na próby. Są momenty, że troszkę tracimy wiarę w to, że nam się uda znowu przygotować do jakiegoś konkursu, koncertu. To jednak ostatecznie, nie wiem, coś tak nas do siebie ciągnie, że no, chcemy ze sobą śpiewać i może tą energię czuć. Myślę, że też zaangażowanie, pasję Michała do muzyki. Może to. Mhm, wspaniale. Ja jako bardzo młody członek chóru, bo dopiero od zeszłego roku śpiewam, to pierwsze moje wrażenie, jakie odniosłam, słuchając na początku, nie śpiewając, tylko słuchając, to, że śpiewa ten chór utwory bardzo wielogłosowe, czasem w bardzo małych składach, co skutkuje tym, że zdarzało się, że jeden głos śpiewa jedna osoba, także właściwie zdarza się, że jest to zespół solistów. A kultura brzmienia jest piękna, no to znaczy ja byłam zawsze pod wrażeniem tego, jak ten chór brzmi, mimo tego małego składu. Mhm. Ja bym to tak ujęła. A kto z was ma już ze sobą taką solówkę? Paweł, panowie. O, jak to jest śpiewać samemu? Jest bardzo stresująco na pewno. Tak jak teraz. Tak, ale to głównie chyba przed rozpoczęciem utworu. W trakcie to już jest zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że to już tak po prostu płynie. Szczególnie kiedy śpiewa się właśnie z chórem. Kiedy od nich czuć jakąś energię i wsparcie, tak. Jeszcze może kilka słów od menedżera i grafika, Szymon Jęczewski. Tak jak już właśnie koleżanki przed chwilą powiedziały, fajne jest to u nas, że to jakby Nadzieja jest taką gromadą różnych osobowości, które też nieraz, czy się kłócimy, czy się tam dobrze ze sobą żyjemy, to mimo wszystko wychodząc na scenę, no jakby zapominamy o tym wszystkim i tworzymy wtedy jedną całość, jedną spójną całość. No wspaniale, a jak się odnajdujesz jako grafik? To kiedyś tam się odnalazłem i jakoś tak wydaje mi się, że spełniam oczekiwania całego zespołu. No, także to też jest moja praca, także jakoś tam się to dodatkowe jest tutaj jakby w chórze, jakby zajęcie moje. Jak samo poczucie przed występami? Macie przed sobą koncerty, Mateusz dokładnie za chwilę powie gdzie. W piątek w Blue Lamp, potem w niedzielę. Niedzielę, tak, w Belmont Cinema, Queen's Cross Church i w poniedziałek również Queen's Cross Church, czyli bardzo dużo koncertów. Jak wasze samopoczucie? My się stresujemy przed, tak myślę, że większość stresuje się raczej przed konkursami, ale i do tego największą wagę przywiązujemy. Natomiast to są chyba koncerty takie na luzie i tak do nich podchodzimy. Oczywiście profesjonalnie, ale na luzie. Mhm. Reszta? Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że możemy wystąpić, czy to dla Polonii, czy dla mieszkańców właśnie Aberdeen. Jakby no, to daje nam największą radość, po to robimy. To nie są tylko próby i właśnie jakby konkursy, tylko też właśnie śpiewamy po to, żeby dzielić się tym ze słuchaczami. I tego typu konkursy, koncerty no, dają nam dużo, dużo radości. A gdzie za granicą występowaliście już wcześniej? W Macedonii, na Litwie, na Ukrainie, w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech, Czechy. Świetnie, to wszędzie na lądzie. Tak, póki co tak. I w końcu wylądowałaś na wyspie. Słuchajcie, ja wam życzę wszystkiego co najlepsze, żeby te wszystkie koncerty wam się udały, żeby spotkały się z bardzo dobrym odzewem. Jeszcze kilka słów od Mateusza, który jest jednym z organizatorów tego wielkiego eventu. Mateuszu, powiedz, jak doszło do takiego wielkiego spotkania, że powiem, polskiej kultury ze szkocką? Można powiedzieć, że to jakiegoś rodzaju cud, ale udało się i ten chór jest tutaj i faktycznie ciężko nam się zmieścić w tym pomieszczeniu. Jako osoba działająca w Polish Association Aberdeen zawsze myślałem o czymś, co możemy zrobić zgodnie z naszą misją, czyli żeby te dwie polskie i szkockie społeczności
jakoś razem ze sobą połączyć, zrobić jakiś event, który jest taką celebracją i celebracją tej naszej polskiej, szkockiej więzi. Moja organizacja ogólnie wywodzi się z potomków Polskiej Armii Krajowej, którzy tutaj zostali po II wojnie i oni założyli tę organizację i zawsze była taka nasza misja. Miałem to szczęście, że na swojej drodze w 2015 roku w Stratosphere Center poznałem Polish Scottish Song and Story Group. Także to było fantastyczne, że jest taka grupa, są osoby, które uczą się i śpiewają polsko-szkockie piosenki. Polish Scottish Song and Story Group, ale to jest mało powiedziane. Mamy Rio Japończyka, mamy Wierę Rosjankę i parę innych narodowości, Nika, rewelacyjne osoby. Najciekawsze jest to, że tutaj obecny pan profesor Robert Frost też jest członkiem tego chóru, a pana profesora z kolei poznałem na Polish Scottish Connections w Culloden. Także świat jest mały, także mając takie fantastyczne osoby w swojej własnej community, w swojej własnej społeczności, wtedy powstają takie pomysły, żeby zrobić wspólny występ. Także oba chóry zgodziły się, żeby wystąpić i zrobić coś wspólnego tak około czerwca i wtedy się zaczęły żmudne przygotowania, czaty z Szymonem, aplikacje o granty. Wtedy też zacząłem uczęszczać częściej na próby chóru. No i jesteśmy tutaj gotowi za dwa dni pierwsze wydarzenia. Też taką osobą, która bardzo pomogła, jest Joan McDonald z Aberdeen Chamber Music Concert, którą poznałem na Holocaust Memorial Day rok temu i zagrałem jej utwór Nadziei Laudatum Domine i powiedział, że to jest rewelacyjny chór i że ona chciała, żeby taki chór tutaj wystąpił. Chór Polish Scottish Song and Stories Group zgodził się wystąpić. No i wtedy to już było tylko przekonanie dyrygenta, co też się udało dzięki moim rodzinnym wtyczkom w chórze. Jakie to są rodzinne wtyczki? Moja mama śpiewa w innym chórze Michała Solideo i, no i moja mama, dzięki jej kontaktom udało mi się przekonać Michała i sam też się dziwię, że to wszystko się udało. No bardzo fajnie, wspaniale. Mam nadzieję, że tutaj ten event cały odniesie duży sukces. Dlaczego nie? Zapowiada się bardzo ciekawie. W piątek już pierwsze eventy. Powiedz trochę więcej właśnie o piątku. Piątek jest właśnie takim spotkaniem. Cykl naszych eventów nazwaliśmy Polish Scottish Commemoration i Celebration, bo również wspominamy polskie ofiary Holokaustu. Ja wspomnę rotmistrza Witolda Pileckiego, ale wspominamy też inne osoby. Będzie Holocaust Memorial Walk w sobotę 8:45 organizowane przez Interfaith Forum, także staramy się też wziąć w tym udział i polskie osoby, kilka polskich osób, 10 polskich osób będzie wspomniane na pamiątkowej tablicy. Także Nadzieja też wystąpi podczas tego eventu. A ten polski, szkocki event, właśnie myślałem o polsko-szkockich tańcach i o tym, żeby oba chóry zaprezentowały utwory z obu krajów. Teraz jest właśnie idealny okres, nie tylko dlatego, że te samoloty są tanie w styczniu, ale idealny okres, ponieważ odbywają się Bairns Supper's Night. Także nasz chór polsko-szkocki zaśpiewa trzy utwory Roberta Bairnsa i kulminacją tego eventu będzie wspólne wykonanie jego przepięknej piosenki Auld Lang Syne. I wykonamy to w kilku językach, między innymi po japońsku, niemiecku, rosyjsku, polsku i angielsku. Także chcemy pokazać taki dobry przykład, że jest jakaś przyjaźń, więzy międzyludzkie, także piękna taka celebracja. Utwory Roberta Bairnsa są piękne, bo mówią o pięknie przyrody, o tym, że dzień się staje już teraz dłuższy. Także piękna celebracja polskiej i szkockiej przyjaźni i chcemy właśnie zachęcić polską społeczność Szkotów, żeby przyszli na te eventy i usłyszeli oba chóry. Zarazem zachęcić także do uczestnictwa w Polish Scottish Song and Story Group. Fajni ludzie, naprawdę rewelacyjni i to duża przyjemność, że chodziłem na te próby, rozmawiałem z nimi, także bardzo ciekawe pół roku i szkoda, że też już się kończy, ale cieszę się, że się kończy tak fantastycznie, że wszyscy tutaj stoimy w naszej małej salce do języka polskiego i spotykamy się tutaj. Także Nadzieja, bardzo się cieszę, że zareprezentuje nas na Holocaust Memorial Day, to też świetne. No i później już wszystko zostawiamy Nadziei, także wspaniała organizatorka koncertów muzyki klasycznej Joan McDonald zorganizowała z Aberdeen Chamber Music koncert Nadziei w Queen's Cross Church i fantastyczni ludzie z uniwersytetu, zwłaszcza Nick LeBaker, który jest koordynatorem Polish Scottish Song and Story Group, pomógł w zorganizowaniu koncertu w King's College Chapel na samym uniwersytecie. Piękna,
piękna venue, w której śpiewają, odbywają się fantastyczne utwory muzyki organowej, fantastyczne koncerty, także fajnie, że jest tych parę rzeczy, ale są też dodatkowe rzeczy, bo jeżeli ktoś będzie w Ferry Hill Church w sobotę na mszy o 11, to nadzieję również zaśpiewa przed i po mszy. Mhm. Ale ten repertuar będzie się różnił od na przykład tego piątkowego. Zdecydowanie, no bo wiadomo, że piątkowy to bardziej taka celebracja polskiej, szkockiej kultury, naszej więzi, czyli utwory bardziej rozrywkowe, to może Michał powie więcej, co dokładnie wykona Nadzieja. My wykonamy z kolei tradycyjne utwory szkockie Roberta Bernsa. Zaraz wrócimy do repertuaru z dyrygentem Michałem, ale jeszcze mam do ciebie kilka pytań. Wspomniałaś o tablicy upamiętniającej między innymi właśnie Polaków. Jakie to nazwiska będą? Nazwiska Władysław Bartoszewski, Maksymilian Kolbe, Witold Pilecki, Jan Karski, Mieczysław Fok, także kilka osób, nie pamiętam dokładnie teraz listy, nie mam już, Henryk Sławik, osoby, które, Irena Sendler, które pomagały Żydom, ratowały tych Żydów, lub Stanisław Jasiński, cichociemny, który zrobił rekonesans Auschwitz po tym, jak już rotmistrz Pilecki z niego wyjechał i w 1965 roku tego cichociemnego, który trenował w Largo House, odnaleziono jego zapiski gdzieś na ścianie, także jego misja się nie udała, także będzie tam w sumie 10 osób na tej tablicy pamiątkowej, tylko 10, chociaż tych bohaterów polskich jest dużo więcej, sprawiedliwych wśród narodów świata, czy też ogólna liczba Polaków, którzy pomagali osobom narodowości żydowskiej w trakcie II wojny. Także to jest nasz, to jest nasz skromny wkład, bo wszystkie społeczności aberdeenskie właśnie podczas tego dnia będą właśnie czcić pamięć tych poległych osób, które pomagały, i spotkamy się z takim tematem how the life can go on, pokazywać pozytywny przykład i uczcić te ofiary nie tylko Holokaustu, ale także Nazi Persecutions. Będą przedstawiciele związków zawodowych, którzy też czczą pamięć swoich członków, którzy pomagali tym osobom wykluczonym, czy też w Rzeszy, czy podczas innych zbrodni przeciwko ludzkości, takich jak Darfur, była Jugosławia i kilka innych. Także, także wszystkie te ofiary będą czczone podczas tego eventu i tych eventów okolicznościowych. Nie pochwaliłeś się, że sam również w tym będziesz brał jeszcze bardziej czynny udział, nie tylko śpiewając piosenki. Będziesz prowadził wykład. O czym to dokładnie będzie? Wykład będzie poświęcony naszemu wielkiemu bohaterowi, rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. To jest jedyny znany wolontariusz, który poświęcił swoje życie rodzinne i pod fałszywym nazwiskiem dostał się do Auschwitz, żeby organizować polski ruch oporu. Jego piątki i słał pierwsze już raporty i był pierwszą osobą, jedną z pierwszych osób, która uczciła i uwieczniła raportami i informowała Armię Krajową o tym, co się działo w Auschwitz i zmianach, jakie tam następowały. I ten wykład będzie w ramach Holocaust Memorial Day w niedzielę? Tak, ten event będzie w niedzielę o godzinie 2. Nadzieja właśnie otworzy ten event. Będą przedstawiciele związków zawodowych, innych organizacji, którzy działają na rzecz tolerancji i uczczą też pamięć tych ofiar zbrodni przeciwko ludzkości. W tym roku zawsze towarzyszy temu inwentowi jakiś film. W tym roku będzie to Folk of Srebrenica, czyli zbrodnie w byłej Jugosławii, które całkiem niedawno się odbyły, zbrodnie przeciwko ludzkości. Będzie też reżyser tego filmu. Nie pamiętam dokładnie nazwiska, nie mam kartki, ale będzie reżyser. Po filmie zawsze następuje dyskusja, także będzie też reżyser tego filmu. Także bardzo gorąco zapraszamy dla wszystkich osób ciekawych tego eventu i bardzo się też cieszymy, że mamy swoją reprezentację, że wiele mniejszości narodowych, wiele organizacji uczci pamięć tych ofiar i bohaterów. A czy konsul potwierdził już swoje przybycie? Gościem obu eventów, i piątkowego, i niedzielnego, będzie pan wicekonsul Tomasz Tadla. Także bardzo się z tego cieszymy. I jak również cieszymy się bardzo, że wielki orędownik tolerancji, multikulturowości w Aberdeen, Lord Provost George Adam, będzie gościem również naszego eventu otworzy w piątek, także bardzo się z tego cieszymy. Dobrze, dziękuję za te treściwe wypowiedzi. Jeszcze wrócę do dyrygenta chóru. Tam padła już właśnie kwestia waszego repertuaru. Co znajdzie się w waszym repertuarze, tutaj tym aberdeńskim, i czym się kierowałeś przy wyborze utworów? Znaczy, jeżeli chodzi o piątkowy koncert, ten wspólny,
No to tak jak mu też powiedział, pani dyrygent założyła, że ma być to pokazanie różnej kultury i szkockiej, i polskiej, i nie tylko. Dlatego w tym piątkowym koncercie śpiewamy głównie muzykę polską, w różnych aranżacjach, opracowaniach. Będzie to kilka, 4-5 utworów, bo taki jest jakby scenariusz tego koncertu. Natomiast w niedzielnym koncercie, tym otwierającym obchody, no to, to tam jest krótkie wejście, 10-minutowe, zaśpiewamy dwa utwory. Jeden sakralny, taki no, upamiętniający, jakby mówiący symboliczny sposób o tym całym wydarzeniu, które miało miejsce w historii, niemiłym, niefajnym właściwie, no, którego nie powinno nigdy być. No i potem taki utwór o wolności, też w symbolicznym tego słowa znaczeniu, no, bo ta wolność w różny sposób w tym Auschwitz miała miejsce. A w niedzielnym wieczornym koncercie i poniedziałkowym, no to głównie skupimy się na muzyce sakralnej, bo jakby w tej muzyce sakralnej najlepiej się czujemy, to tutaj powiedziały moja żona i inni chórzyści, że ten repertuar sakralny czy muzyka dawna, no to tak, to w czym się najlepiej czujemy. I to będą głównie utwory sakralne w różnych językach, no, przede wszystkim w języku łacińskim, ale też i angielskim, i polskim, także no, będzie to przekrojówka. Może też gdzieś tam w drugiej części koncertu trochę luźniejszego repertuaru, żeby tak nie przytłoczyć zupełnie odbiorców, no ale głównie skupimy się oczywiście na tej muzyce klasycznej. Tak jak. Dobrze, ja też gdzieś tam się pojawię, już nie mogę doczekać, żeby was usłyszeć. Dzisiaj na pewno za chwilę was usłyszę, ale jeszcze tutaj w kącie mam bardzo ważnego gościa, profesor Robert Frost, historyk, który niegdyś studiował na naszym UJ-cie. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówi pan świetnie po polsku i jest pan bardzo zaangażowany w promowanie kultury polskiej i związków polsko-szkockich. Skąd ta miłość do Polski, jeśli tak to można ująć? Wypadek. No to byłem w Polsce w 79 roku, szukałem temat na doktorat i no, Polska mi się podobała i myślałem, dlaczego nie. A tutaj nic nie wiedział o historii Polski w tych czasach, to znaczy się zajmuje szczególnie XVII wiekiem i no, zrobiłem małą karierę z tej historii, więc dobrze. Wspaniale. Czytałam, że profesor interesuje się też związkami, znaczy Unią Polsko-Litewską. Tak, to w tej chwili piszę no, dosyć dużą książkę o tej Unii. Wydałem już pierwszy tom, to jest Unia od Krewa do Lublina. Też się zajmuje Unią Polski, to znaczy Królestwa Polskiego z Prusami Królewskimi, więc to jest inna Unia niż z Litwą. A w tej chwili piszę drugi tom, to znaczy od Krewa do rozbiorów i dalej. Czyli wiemy, co będziemy czytać niedługo. Dwa tomy. Od Krewa do Lublina to są dwie unie, tak? Pierwsza unia w Krewie, druga unia już jest... Sporo było tego. Ale przejdźmy teraz do tematu, który właśnie już teraz poruszam cały czas od kilku minut. Event, który już niedługo się wydarzy, już w piątek. Jest pan również członkiem tego chóru polsko-szkockiego działającego przy The University of Aberdeen. Zaprezentujecie utwory Roberta Burnsa i tak dalej. Jak długo przygotowywaliście do tego koncertu? Ja rozumiem, że pół roku, ale... Nie tak długo, no mieliśmy chyba dwie próby i od stycznia i no nowe piosenki, więc no to zobaczymy jak to będzie, ale no tak taki jest nasz chór, no to spotykamy się no dwa razy w miesiącu i no się nauczymy tradycyjne piosenki szkockie i piosenki polskie. Szkoci nie mówią po polsku, więc... Ale śpiewają. Śpiewają, tak. Trochę mają kłopoty z wymową, ale Polacy także po szkocku, bo śpiewamy po szkocku, a nie po angielsku, więc... Tak, to też pewne wyzwanie, trzeba nie się połamać język na takiej piosence. Mateusz wspominał o piosence takiej wielojęzykowej, którą wykonacie na koniec, chyba w piątek. Kto jest autorem, kto opracował tę piosenkę w wielu językach, i w japońskim, i tak dalej? To jest Auld Lang Syne, bardzo znana piosenka Roberta Burnsa. No, Szkoci śpiewają zawsze na końcu, to znaczy imprezy, ale...
Śpiewają Polacy także, Rosjanie, Japończycy, wszyscy, Niemcy, i byliśmy na próbie i ostatnio, i Grace Banks, która prowadzi tą grupę, to ona powiedziała, że miło by było śpiewać i po polsku, i po niemiecku, i mamy w tej chwili Rio Japończyka, i on mówi, no, mamy po japońsku, więc no, będziemy próbować śpiewać różnymi językami w piątek. Na pewno wam wyjdzie. Ale nawet Szkoci nie dobrze znają prawdziwe słowa, więc zawsze źle śpiewają. Inną wersję niż prawdziwą. Dobrze, profesorze, bardzo dziękuję za te kilka treściwych słów. Proszę bardzo. Dziękuję też za poświęcenie czasu. Poproszę wasz chór o zaśpiewanie jakiejś pięknej pieśni. Jeden, tak, starszy. Na koniec, co to był za utwór? To była Teresika Hermana, Mateo Flecha, Flesza, czy Flecha, no różnie tam czytam Flesza. To jest hiszpański kompozytor, XVI-wieczny, tak, muzyka dawna. Ulubiony utwór, jak w wywiadzie usłyszeliśmy mojej żony. Bardzo wam dziękuję za przybycie, dziękuję wam za wykonanie tego utworu i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłości i oczywiście powodzenia. Dziękuję. Słuchacie Śniadanie po polsku.